Witamy serdecznie zawodniczki, witamy także trenerów, witamy naszych gości, którzy będą wręczać medale. Pan Jerzy Gus, którego wcześniej przedstawiłem, prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, sędzia główny zawodów Mieliszce. Witamy brawami. Po raz pierwszy widzimy podczas ceremonii wręczania medali człowieka, który wspomaga organizację całej imprezy, robi to bardzo sprawnie, pan Hieronim Kozakiewicz, przewodniczący Wydziału Profesjonalnego Boksu AIMA przy Polskim Związku Bokserskim, a równocześnie prezes Tygrysa ELO. Szanowni Państwo, tak, oczywiście poproszę o brawa. I rozpoczynamy ceremonię wręczania medali. Miejsce trzecie, kategoria wagowa 75 kg. Dominika Kolton, Krzysztof Świętokrzyski, a także Magdalena Rybska, Radomia Gradom. Miejsce drugie. Zawodniczka boxing Sokółka Gabriela Auchimi. I miejsce oznaczone numerem 1 najwyższy stopień to Kamila Januszewska, boxing Team Chodnice. Dominika Kołton, Krzo Ostrowiec, której trenerem jest Jarosław Przygoda. Jarosław Domagała oczywiście, przepraszam.